Około 10 rano białostocka policja została powiadomiona o makabrycznym odkryciu. W pobliżu jednego z bloków przy ulicy Wiadukt znalezione zostały zwłoki młodej, prawdopodobnie około 30-letniej kobiety oraz maleńkiego dziecka. To około 8-miesięczny chłopiec. Policja i prokuratura w chwili zamknięcia wydania wciąż prowadziły czynności na miejscu tragedii. Śledczy stanowczo odmawiali jakichkolwiek informacji w tej sprawie. Jak podaje RMF, powołując się na nieoficjalne ustalenia, mogło to być rozszerzone samobójstwo. Jeśli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, nie podejmuj drastycznych kroków czy decyzji. Na stronie samobójstwo.pl znajdziesz listę miejsc i kontaktów, dzięki którym możesz wyjść z impasu. Pomoc jest bezpłatna. W wielu wskazanych tam miejscach dyżury pełnią specjaliści, którzy są w stanie pomóc w wyjściu z trudnej sytuacji. Nie pozostaniesz bez pomocy. Po prostu zadzwoń.